Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek serii Scrap Mechanic. I gram dzisiaj sami, buduję maszynę, ze mną są dwa krasnale. Jeden duży, drugi też. Drugi też. Dzień dobry, że się cześć. I krasnoludka jest, zobacz. Chodź, diabeł, krasnoludka jest, weź, chodź tutaj. Mamy tu naszą pusię, cześć. Chodź pusiu, chodź pusiu. Chowajcie te młoty. Chodź, mam młotka na ciebie. Pokażę ci młotka, chodź. Dzisiaj budujemy stację kosmonaniczną. Tak, kosmodrom. We 3 osoby. Tak. Będzie naprawdę duża. Znaczy 3 poziomy zbudujemy ogólnie. Luxury block? Ja ogólnie jestem bardzo dobry, grałem w Scrapa, się przyznaję. I to jest bardzo fajny przedmiot. Co to jest? Fajny przedmiot to jest. To co ty wziąłeś? No ładnie. Ja ci pokażę fajniejszy przedmiot. Pokażę ci fajny przedmiot. No. Nie, nie pokazuj tego przedmiotu, tylko nie ten. To? Zaraz sobie usiądziesz tam. O rany, znowu zwiesi serwer pewnikiem. Nie zwieszę przecież. Dobra, mam nadzieję, że dopanujesz. Dobra, okej. Siądź sobie tutaj. Ale najpierw krzesło postawię. A, dobra, łatwiej. Użyj krzesła. Patrz, to jest bardzo ciężki blok, no nie? Taki najcięższy w grze. Aha. Cześć. Zaraz wrócisz. Cześć. Znaczy jak ci krasnala rozwala. Ten, jak wysiądziesz, to będzie git. You're playing this game wrong. Tak, spoko. Gra mi powiedziała, że gram ją źle. No bo ten, tak to jest niestety. Ta gra lubi szkalować ludzi, wiesz? Dobrze. Więc umówiliśmy się tak, że ja będę budował podstawę, a chłopaki się zajmą górą. I tak właśnie to robimy. Tak, to jest podstawa. Ja zajmuję się górą. Jestem zajęty górą, ale jestem zajęty. I to co robimy, taki fancy sheet? To na jednym budujemy? Fancy sheet, bo to wiesz. Tak, jedna, co ty chciałeś, 4? Ja myślałem, że zrobimy tak, że on buduje podstawy, skopiuje i da jeszcze 2 takie. I dokleicie. I my później będziemy doklejać. A to możecie te swoje pomieszczenia w sumie budować osobno, a później przyspawać do góry, też nie ma problemu. Znaczy wiesz, wygodniej będzie o tyle, że ja będę mógł sobie wymierzać podstawę, bo wiesz, jak ja machnę, to u was... Będzie latać. No dobra, będzie latać. Mi się wydaje, że to nie będzie przeszkadzać. A jak będę chciał odpalić silnik i testować, to będziesz musiał siąść sobie na górze. Rzeczywiście, ale jak chcesz zrobić, po prostu na swojej podstawie zrobić? Możecie sobie budować gdzieś obok swoje pomieszczenia, a później to spawacie na górze po prostu z pawarką. Wiesz o co chodzi? Możesz budować co chcesz. W sumie wam będzie wygodniej na pewno, nie? Nie będziecie przeszkadzać na to też jaką wielkość ma to, żebyśmy nie zrobili za dużego? No to jest na... Nigdy nie jest za duży. Na 2 szerokości chyba, czy na 2,5. Te maksymalne, nie? Wiesz. Dobra. Myślę, że dasz radę tak zrobić, że było git. A nawet jak będzie za duże, to robimy platformy kawał. Aha, no dobra, w sumie byłem skupny. Damy radę. Piotrek, Paweł, robimy to na 2 szerokości w takim razie. 2,5. O, 2,5. 2,5 szerokości? 3, albo 3. Takie wielkie? Giganty. No bo chcemy cały pokój zategować, nie? Czy na 2. Albo na 2 zróbmy. Albo róbcie jak chcecie. Może każdy niech zrobi jak chce, tam będzie na krzywo. Ale wiesz co, no tak to sobie wyrobimy i będzie właśnie krzywo, nie może być. Maksymalnie do 4. Co? Tam nie może być krzywo, krzywo zawsze fajnie. Najwyżej nie poleci. No. Stacje kosmiczne tak mają, że ten... Nie no, tam silniki się wyśrodkuje, wypośrodkuje moc i będzie git. Ja zrobiłem sobie 4 kwadraty maksymalne po prostu. No i tacy, da się. 4 kwadraty maksymalnie. Ja! Przepraszam, bo nie... Wow! Karateka się odezwał. Ja pierdzielę. Bo atakuję czasami, mi się włączy tak... Agresor, atakor. No. Atack, man, atack. Ten luxury block, no tak mi się podobuje, że normalnie to bym go... Okej. Dobrze. O, ten ziomek. Kibelek dla bogatych ludzi. Ja tu się zamykam. Kibel dla bogatych ludzi. Ja się zamykam w tym tutaj. Tacy kosmiczne. Aha. Nie patrzę. O. To ten, to ja zrobię. O, to zrobimy coś, tak. Coś też. To zrobimy tak. Które małe pomieszczenia, ale nie szkodzi, jakoś to się zrobi. Albo pokój prezesa zrobię. Prezesa pokój? No, kto będzie prezesem? Nie, to ma być ty. Czy tak musisz zrobić? A to jeden, ale będziemy mieli wspólny. Będziemy rządzić firmą wspólnie. Chłopaki. Dobrze? No jakoś się tam dogadamy, no. Jak można kogoś wyrzucić? Jak można kogoś wyrzucić z firmy? Plaga? Coś wymyślimy na pewno. Coś defraudacja pieniędzy, czy coś wymyślimy, nie? No. Ja wyszykuj się. Pewnie coś, że ten. Tak. Że mnie wywalicie z firmy. Ja wiem, ja zawsze jestem kopany w tyłek. To już jestem przyzwyczajony. Tak? A. Zagrajmy razem, mówili. Zagrajmy razem. Kupujemy coś razem, mówili. To tak wygląda na YouTube, że o najmniej subskrypcji ma. A wyjebmy go może, co? Dobra. Nie, no wcale tak nie jest nigdy. Troszeczkę czasami. Nigdy tak nie jest. Przychwały ci się dasz. Czemu na nas krzyczysz? Nie krzycz na nas. Proszę, po prostu donośny głos. Gwo. Gwo! Ja nie wiem, co tam się dzieje, naprawdę. Kupuję duże koło. Koło to ten... To jest podłoga, którą ja chcę mieć w swoim domu. Wow. Zobaczmy, co my tu jeszcze... O, kółeczka są, faktycznie. Fajne. Ja się boję niektórych tych bloków używać, bo one mogą zepsuć grę, co mi się wydaje. Niektóre są takie masywne, takie bardzo, więc faktycznie mogą przenikać przez teren. Z silnikami uważaj, jak pisze na przykład na silniku... Czekaj, zaś ci powiem, jak to się nazywało fajnie. Dziszkiewciul. Ludicrous Speed Thruster, to uważaj. Dobrze. O, tak jest. Wtedy musisz uważać. Antimatter Thruster też mi się wydaje, że będzie najlepszy. Mikro Thruster. Skąd taki pomysł? No coś ty. Nie, no skąd ten pomysł bierzesz? Ja to muszę patrzeć, co to rzeczy. Wow, ale ładnie. Ludicrous Speed Thruster, tak? To jest właśnie tak. Description very fast. Very fast. To dobry opis. Description very fast może dużo mówić. To może być w pokoju... Właśnie pytanie, czy to jest prezes międzygalaktyczny, czy... Co międzygalaktyczny? Całej spółki. Ale, powiem ci tak, jak cię wykopiemy z tego, to faktycznie będziesz międzygalaktyczny. Międzygalaktyczny diabeł. Nie, tak faktycznie, jakby się na przykład zwolnili, no to mogą ci... Modernistyczny stus zrobił kafeterię, że to pani Basia będzie siedziała. Modernistyczny? Może kawki! Ale powiesz tak, ale taką z cukrem, ten, niesłodzonym. Niesłodzonym cukrem, tak? Czyli solą. Niesłodzonym cukrem kosmonautycznym. No to może z pieprze? Znaczy pieprze, znaczy w sensie, wiesz, popieprzyć, nie? No. No a, nie, dobra, nieważne. A ten już swoje pomyślę. Tą kawę. No, pani... Wow. O nie. No, ja, popularni youtuberzy przeklinają na odcinkach. YouTube nie, to nie jest przekleństwo, odcinki. To jest po prostu normalnie słowo. To jest przyprawa. No wiem, mówię, że ten. Pani Zosia. Nigdy się nie pieprzyłeś? No i spierdzieliłem trochę. Czujecie te lagi, czy nie? Nie, nie czuję. Mam 140 FPS-ów i się tym nie przejmuję. Nie spadły ci tak delikatnie? Delikatniusia? A faktycznie mam 140 FPS-ów i mi laguje. To ty tam dobry jesteś, wiesz? Zacząłem się od stół w ogóle. Co zrobiłeś? To jest stół pani Basi. Jak mu się za... O nie, dobra, nieważne. Pani Basia sobie siedzi. Dobra. Recepcja! Przyjmuje pan prezes tylko jutro. A może recepcję tu zrobię po prostu. Zróbmy międzygalaktyczne biuro, chłopaki. Może być, no ale wiesz, każda stacja kosmiczna musi mieć, wiesz, Basię i biuro. Recepcję, dobrze, to... Jakoś się trzeba mówić z pilotem na start, nie? To ja zrobię wejście do tej... Ja robię maszynownię w takim razie. Ja wezmę wejście do naszej spółki, zrobię w takim razie. O, Paweł robi maszynownię, ja robię kołownię. Pamiętaj, że zrobię silniki. Będą silniki. Ej, do pokoju będzie się wchodzić, to będzie taki hall do wchodzenia. Hall in one. Hall do wchodzenia. Big hall tak zwany. Aha. Jaki? Co? Duży, big hall. A, big hall. I hall. Myślałem, że święty taki. Cold door. Hall i hall? Nie, czekaj, nie święty, jeszcze inaczej. Poczekalnie, z tej strony. Holy to może być coś innego, czekaj. O nie, spierdzieliłem. Pani Basiu, tu jest oczekiwanie do prezesa, może sobie usiąść na siedzeniu. Jaka fajna gałeczka. I najwyżej jak ci się chce do kupy na przykład, to w poczekalni, to nie ma sprawy, pan wali pod siebie, to tak wygląda. A, no to w kosmosie tak jest, nie? No, tak, do próżni. Do próżni walisz. W ogóle. Nie, to się wypróżni. A nie no, wypróżni się. No, to tak działa, więc spokojnie. No, no skam. No skam, po prostu sram. Nie, dobrze, bo z wami się nie tak grać normalnie. Z tobą się nie normalnie rozmawiasz. Ja przyszedł, demoralizuję od razu. Już. Co? Ja ci będę moralizował, to zobaczysz. Jak czujecie się zdemoralizowani, to napiszcie komentarz. Czuję się zdemoralizowany. Zdemoralizowany. Jak musisz to napisać, ja zapamiętam, jak się pisze. Jezus, który to znowu? Zotelagi! Co tu się dzieje z tą machiną w ogóle? Bo to ona koła ma już nowe, nie? O, w dupiu. No teraz przepraszam, zaraz poprawię się. Usuń to! No. Nie dalej, można. O dziwo, OBS wykrywa bardzo dużo FPS-ów, a ich jest nie za dużo tak. No właśnie, też to miałem przed chwilą. Nie, no jest. A na OBS-a to ja nie patrzę, ja mam na Steamie podgląd do OBS-ów. Ale nagrywa to przez 60, także spoko, kurde. Nie chce mi postawić silników już powoli. O, dobra. Dobra, Jak tam się bawisz, Piotruś? Bo ja nie mogę recepcji. No bo ja nie mogę tego podnieść już. Jak nie możesz? Do końca aż tak będziemy mieli? Nie, no po prostu się nie da podnieść, no. Nie, że do końca będziemy mieli, tylko po prostu nie da się podnieść, nie? Ale to nie jest jednoznaczne z tym, że on tego nie podniesie i to będzie dalej, nie? Skądże? No. O, no już trochę better jest. Nie mogę podnieść tego na tym. Nadal to nie jest. Nie mogę tego postawić na podnośniku, nie? To teraz ten, lipa, nie? Trochę. O, już dobra. Mogę. Trzeba kucnąć. Dlaczego ty za każdym razem jak coś robisz, to psujesz? Nieprawda, no nie, nieprawda, tylko prawda. Kurde, chłopak, ja zapomniałem, że w tej grze trzeba robić wszystkie rzeczy ręcznie, a ja tak mówię, kurde, gdzie tu jest jakieś drzwi? Jak, gdzie tu znaleźć jakieś drzwi? A tu trzeba postawić. Co? Wszystkie rzeczy trzeba robić ręcznie, o czym gada to mnie w ogóle? No, budowaniu w Scrapie. Aha. Teraz chcę zbudować drzwi, czaisz, ogarniasz. Tak? No. No, dobra. Dobrze. O, to dobrze, jest bezpieczne wyryko. Spuszczam to. Nie, no kurde. Powiem wam, że strasznie laguje ci, czemu? Może dlatego, się już tak nie spuszczaj, Piotrek. Może weź sobie to wyłącz już, nie? Już wyłącz sobie grę, wyłącz grę. Co muszę zepsuć teraz to wszystko, żeby nie lagowało? O co chodzi? Bardzo średnio mi się to podoba. Bo za dużo kół jest. Apeluję o... Apeluję tak, napraw to. Naprawiam wam powolutku, musicie dać mi chwilkę. Jasne. Już kupuję wam nowe FPS-y, patrzcie. Pani Basia tu będzie miała bardzo ładną. Czekaj, tu damy tu. Tu damy tu, o. Ale czujecie tu... wzrosty? Ale mam wzrosty. Tak, firma rośnie, tak, na tym, na giełdzie. Te FPS-y wam podskoczyły. Jakie to są wzrosty? No. Noś. Takie dobre wzrosty, o Jezus. No poważnie, no nie wiem co tu tak lagować ma niby, przecież to są tylko koła. Koła to, no, koła to są tylko koła. Kiedyś kół nie było, nie po co budujesz koła. Za moich czasów było lepiej, kół było. No, innych takich, innych też rzeczy też nie było. Tych dobra, takich. Trochę tragedia się tu wydarzyła, ale spokojnie. Boże, no ja nawet tu jestem zamknięty teraz, ja nie wiem jak stąd wyjść za chwilę będę. Paweł, weź. Teraz trzeba. Wejrzysz, Paweł. Ciężkie. Dobra, niestety amortyzator muszę pousuwać, wiecie, bo to chyba... Ciekawe jak bardzo. Causing the problems. Causing? Tak. A jaki fajny świecący klocuch. Paweł znajduje świecące klocuchy. Naprawdę, świecący klocuch. To niezły klocuch. Ale klocuch świecący fajny. Sprawdźmy, czy pani Basiu, działa pani. O, to zrobię krzyż. Poprawiło się, nie? Proszę bardzo. Drzwi nie. Dla pani Basi idealnie. Co? Wyszedłeś z gry? Poprawiły wam się te fryby? No, tam 70 teraz jest, to jest, wiesz, dobrze w miarę. Mi pasuje, no. Piotruś. Widzicie? Klasuje. Da się. No i miałbyś taki fajny z amortyzatorami, jak widać. Od wydania gry do 3 lat później nadal amortyzatory robią problemy w grze i się nie da grać. Tak. Ogólnie 90% rzeczy robi problemy w tej grze. Gra jest dość problematyczna, no co zrobisz? No? Co, masz problem? O, macie 42 FPS, ale... O, jeszcze są 4 amortyzatory. Dobrze, jestem tak daleko od ciebie, mam 80. Przypominam, że będzie trzeba tym polecieć kiedyś. Kurde, to trzeba będzie połączyć jeszcze, zespawać jakoś. Pani Basia, poczekaj, to trzeba upiekszyć teraz, pani Basiu. Poczekaj, zapomniałem jakieś lampiony dookoła, prawda? No kurde, to jest quality, poczekaj, nie, guys. Lampiony? No jakieś lampy trzeba zrobić. No. Lumpiony, no. Lampy. Lumpy. Chcesz zobaczyć, Paweł, jaką poczekalnię pani Basi? Co? Chcesz zobaczyć poczekalnię pani Basi? Nie, pani Basię bym wolał zobaczyć. No i pani Basia, no nie, jest bardzo męska. Aha. Nie. To innym razem, wiesz? Jakoś się dogadałem. Sam się dogaduj, ja się nie będę dogadywał. Z panią Basią. Jak pani Basia jest mięska, to nie chcę takiej. Tutaj jest znaczek poczekalnia tutaj. Proszę czekać tutaj w poczekalni. Proszę czekać w poczekalni. Poczekiwanie w poczekalni. Tak, jest taka strzałka, że tutaj poczekalnia. Tu się idzie do poczekalni i tu się czeka w poczekalni. Należy tu czekać. Tu jest kibelek i tu proszę czekać. Znaczy kibelek, jak krzesło? Kibelek, nasz krzesło. Zabrakło hajsu na krzesło normalne, wzięliśmy kibel po prostu od prezesa i... To są nowoczesne rozwiązania po prostu. Pewnie, że tak, oczywiście. Terrarium, oczywiście. Co? No co, nigdy w terrarium. Zbierzesz to? Na plagi. Stop, stop, tu już nie idziemy. Co ty tam porobiłeś? Czekaj. Stop, już nie idziemy dalej, to jest poczekalnia. Poczekasz. Stop! Tu proszę czekać, a dalej proszę nie iść. Tak, taka poczekalnia jest? No, jest tak. O kurde. Fajnie. Zrobię też dla pieska, jakby ktoś kupił. Dla pieska zrobię? Kibelek nie. Czy poczekalnie dla pieska? Nie, nie, no zrobię takie, że tu będzie sobie mógł jadł, albo... Co będzie mógł jeść? Z kibelka, no, spoko. A, o, czekolada! Tak dla pieska zrobimy. Dobra. Postawię mu sobie taśmę, bo psy wychowane są w kosmosie, jakby się Jezus Maria. Nie, naprawdę, ja nie mogę z nim grać. Kubek pani Basi. Przepraszam. Kubek pani Basi. To jest dziwne. Pani Basia ma swój kubek. Trochę kosmiczny jak ta pani Basia. Ale zawsze. O co chodzi? Nie wiem, co się z nimi dzieje. I ulubiony kaktus pani Basi. O kurde, jak mogę zapowiedzieć o tym. Kaktus pani Basi. Kaktus. Kaktus. Kaktus, tak? Tak. Nie kaktus? Mówi się kaktus. Taboret dla pani Basi. Ja taboret. Duży ten taboret. Czekaj, ten folet, fotel zrobię tutaj. Folet. Zestaw foteli, o. Zestaw foleti. Foletów. Nie, no. Czy wy coś braliście tam, czy co? Tam nie wiem. Tak. Wow. Czy trochę wam gra laguje, czy nie? Czopki ze szczęściem do dupy. Co? No. Ja pierdzielę. Chwila, bo tu mi się nie pasi. Gdzie są? O, są, dobra. Ups. Już mogli zrobić terrarium do pani Basi. A co to będzie trzymać? Mrówki, rudojadki. Gównojadki. Dlatego jest dużo kipków. Tu jest porządek w biurze. Wszystkie gówniaki wyjedzone. Zrobię... Jezus Maria. Jej! A to w ogóle nie działa. To dobrze. Dobrze ci idzie. Uwagi, bo tu w ogóle to nie działa. To. Uwaga, następuje podnoszenie platformy. You are... Masakra. Co tu pisze? You are my beautiful. Not welcome. You're not welcome. Jest taki wielki napis na pani Basi w biurze. O nie. I do not enter. Może na 60 zadziała. Za duże kąty zrobiłem, wiecie? Co to znaczy kąty? No kąty za duże są i się się wywraca, się platforma, się nie utrzymuje się. A tam nie przejmuj się sobie, to taki pikuś. Tego tu nie ma sterownika. Dobra, dziwne rzeczy mi się tu dzieją, ale naprawdę będzie fajnie, że to niszczyło. Pikuś to bardzo fajna nazwa, jakbym miał psa u siebie teraz, to nazwałby go pikuś. W tym momencie, jakbym znalazł psa teraz, to nazwał go pikuś. Teraz. Ale jak znajdziesz go później, to już nie, nie? No to już nie. To już niezbyt. To już bez pikusia. Że jutro pomysł nie miałby takiego ładnego dźwięku jak dzisiaj. No tak, to nie ma znaczenia wtedy. Życie nie nabiera znaczenia w ogóle. Życie ogólnie mało znaczeń. Życie mało znaczeń. Jakie przekminy radosne tutaj, życiówkę. O rany, dobra. Ej, bo wiecie, to nie działa. No mówiłem, żebyś nie budował, nie? Bo ten, podłoga nie chce działać w ogóle. Pani Basiu, bo się ale podłogi zawsze są słabe, wiesz? No teraz pani Basiu w ogóle. Pani Basia już pójdzie do roboty w ogóle. Mrs. Basienka. A wiem co zrobię. And his name is Basia. Tak by pani John Basia. Bo Joanna. Joe Basia. Joe Basia. His name is... Basiacyna? Tak? Dobra, okej. Małe. Co? Nie, nie o to chodziło? No blisko było i by było śmieszne prawie. Tyle brakło, tyle co nic. Kurde. Na wyciągnięcie ręki. Co wyciągasz? Oj, oj, oj. Czekaj, cicho, bo tutaj buduję kible. Dużo kibli musi być. Ja rozumiem, rozumiem. Żyjesz w strefie kiblerstw. Budujesz. O, czekaj. To się zdarza się w życiu. Co się dzieje? Tak. O, Megi, pani Basienko moja kocha. O kurde. Co tam się wam dzieje? Znowu ladrzysz pewnie. Ja? No. Ja nie. Ja nie. Scrap Mechanic laguje, nie? Tak, no, najlepiej zrzucić na Scrapa Mechanika. O nie! Co się stało, Piotrek? Kubaki, nie patrzcie! No i dlaczego nie udziałeś tak? Poleciało pewnie, nie? Ale dobrze, przynajmniej klatek więcej, nie? Wróć! Wróć! Maszynu! Nie widziałem, że ten silnik jest taki mocny, ale... To tak Triforce teraz. Cicho! Nie nagrywajcie tego, ja se wytnę. Wytnę, jasne, ja... Dobrze powiedziałeś, bo się akurat na to patrzyłem i popijałem kawę. Nie, no przecież to le... Ale zatrzymało się w miejscu, ładnie wygląda teraz. Musisz to iść polecić windą, zabrać stamtąd. Jak to świruje na podłodze. Aha. Idealnie wyważone. Idealnie wywalone masz. No. Czekaj, zbuduję tutaj, o. Czekaj, mi zaraz ciepnie. Co? To ci cieknie? Coś ci ciepnie zaraz. Aha, ja tak właśnie słucham coś... Ja też słyszałem właśnie, co chciałem zapytać, ja mówię, to będzie głupio brzmiało znowu. Jakieś dziwne myśli mam. Nie, to tym razem serio tak usłyszeliśmy. Coś ci cieknie. To se zakręć, wiesz. No nie się cieknie. No. Okej. Zrobię to już. Nie no, muszę poprzestawiać parę rzeczy i to wszystko, nie? Paintable glass, black. Grozisz czy co? Będzie okej. Aha. Zrobię sufitkę. Uuu, te szkło, pani Basiu! No, jest szkło. To będzie bardzo dziwne do zniszczenia. Mój pokój będzie bardzo interesujący. Poczekaj, nie do pani Basi, czego tu jeszcze potrzeba? Przepraszam bardzo. Panią Basię jest dobry. O, panią Basię musisz nam zrobić. Zrób tam panią Basię. Robota. Nie no, człowieka, czemu nie ma jakiegoś tego? Porządnie ma być. To jest dyskryminacja robotów teraz? Ale co, masz coś do robotów, czy co? Ty mówisz człowieka. Czy co, że robot to gorszy od człowieka jest? Dlaczego tak? Jest, dlaczego tak mówisz? Co się stało? Postawiłem niewidzialne siedzenie kierowcy. No bo są takie. To jest dla niewidzialnych kierowców. A tak, zapomniałem, że niewidzialni kierowcy byli przez całe życie dyskryminowani przez widzialne rzeczy. To jest jak tak można w ogóle robić, to jest tak bezczelne. Bezczelnie. Powinno się ich zabić teraz. Co? O, nie. Czemu zabić? Oni byli dyskryminowani, a ty chcesz ich zabić za to? No bo się upominają, no bo... Jego radykalne poglądy. Panie prezydencie, potrzebuję pomocy na roli! Zabijcie się. Panie prezydencie, dzieci cierpią z głodu, zabijcie je. I problem... Nie mogę na nie patrzeć, nie? Utopcie je, nie? O Jezus, jak one są biedne. Jezu, kochanie, kiedy byłaś coś w ustach? Nie wiem, pani prezydencie, nie jadą nic z miesiąca. Ale zabijcie ją. Nie, dobra. Paweł Duda. Nie, nie podejmuj takich tematów. Ora. Cały czat spami komentarze. Ora. Paweł Duda na prezydenta. O nie. Sylwester z Pawłem, nie? Sylwester z Pawłem, tak. No się popłakałem. Dobra, chwila. Ogarnę to zaraz. Ej, bo tu w ogóle nic nie trybi nadal. To się nie uda. Były za mocny silnik, teraz są. No może malować. O! Jaka świnka! Gdzie? Normalnie uszy mi rozerwała. Nie rozumiem, serio. Rwa uszy. Proszę nie regulować radio odbiorników. Dobra, mamy radyjką, pani Basi i ta co dalej. Umcy. Ej, powiem wam, że już 23 minuty budujemy. A moja stacja dopiero ma koła. Ja już biuro zbudowałem. Ja buduję dopiero jedno pomieszczenie, to nie jest takie hop-siup. Właśnie o tym mówię, że nam to idzie tak mozolnie. No bo się śmichacie, a zamiast budować, o. A, dobra, bądźmy poważni. No bądźcie teraz poważni, a nie... Poważniejcie na tych odcinkach trochę. Może o jakichś pyrkach pogadamy, co? Będzie poważniej. Te budowanie zajmuje wam wieki, spoważnielibyście. Dobrze. Dobra, ej. Działa. Podpórki dla oczekujących u pani Basi. Podpórki? Dobrze. Podpórki, Paweł. Dobrze. Nie było nawiązania do Pindora. Co? Jezus. O nie. Paweł. Podpyrki powiedziałem, ja powiedziałem nie do Pindola, tylko kurczę do ziemniaka. No, ale już gadasz o pindolach, widzisz? Powiem ci tak, ta kontra nie wyszło tak, nie wybroniłeś, w ogóle tak, nul. Czemu znowu na mnie krzyczy? A, sorry, nie podnosił głoszu już nigdy więcej. Nie podnoś głoszu, jesteś zły. Słowa też bolą, Bartek! No! Nie tylko czyny! No i Pani Basia ma już fajną biurkę. Nie, no czegoś to brakuje na tym biurku. Laptopa! Pani Basi tam brakuje! Pani Basia ma urlop. Włóż ją na biurko. Naprawdę wzięła urlop znowu? No. Tak, krowa na marzycie. Krowa normalnie. Ale w krzyżu łamie.